Cześć, w dzisiejszym odcinku opowiemy sobie o cewce zapłonowej, ponieważ takiego wideo chcieliście, no to proszę. Najpierw, co to jest cewka zapłonowa? Cewka zapłonowa to jeden z najważniejszych elementów układu zapłonowego w silniku benzynowym. To ona wytwarza ładunek elektryczny, zamieniając prąd o niskim napięciu w prąd o napięciu 25-30 tysięcy voltów. Prąd, który w końcowej fazie zamieniany jest przez świecę zapłonową w iskrę. I teraz pamiętajcie o tym, że cewka zapłonowa musi być zawsze odkręcona do pomiaru, ponieważ multimetr już wysyła napięcie około 3 voltów, a gdyby taka cewka była podłączona, pomiar byśmy mieli przekłamany i sam multimetr może ulec uszkodzeniu. Także zobaczcie, jak to się odbywa. Najpierw musimy sobie namierzyć minus cewki zapłonowej oraz sygnał z naszego modułu. Zapraszam do opisu, tam znajdziecie ciekawe kanały, które być może też Was zaciekawią.